Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos, witam na kanale Popcorn Nerd. Mamy listopad, a to oznacza, że kiedy już wszyscy poodwiedzali swoje ulubione groby, to można zacząć świętować Boże Narodzenie, które będzie za 2 miesiące. I Netflix w tym roku postanowił konkurować tutaj z supermarketami, a także z osobami, które uważają się za szalenie błyskotliwe, wrzucając na Facebooka piosenkę Last Christmas zespołu Wham z komentarzem pierwszy. Na platformę trafił bowiem pierwszy film animowany dystrybuowany jako produkcja oryginalna, czyli hiszpański Klaus. Jego bohaterem jest Jasper, czyli rozpieszczony przez bogactwo ojca młodzieniec, który za wszelką cenę próbuje udowodnić, że nie nadaje się do jakiejkolwiek pracy, tylko po to, żeby ojciec się nad nim zlitował i pozwolił mu wrócić do swojego lokaja i komfortów. Ale wówczas ojciec stawia mu bardzo trudne ultimatum, wysyłając go na biegun północny, zmuszając, by zajął się tamtejszym podupadającym urzędem pocztowym. Jeśli nie sprawi, że w ciągu roku nienawidzący się mieszkańcy miasta wyślą do siebie 6000 listów, to zostanie raz na zawsze wydziedziczony z rodziny. A że jest to origin story z świętego Mikołaja, wówczas bohater poznaje potężnego samotnika mieszkającego poza wioską, który jak się okazuje w swoim domu ma całą masę zabawek. Jego reżyserem jest Sergio Pablo, który w latach 90. zaczynał jako animator Disneya i pracował przy wielu najważniejszych filmach mojego dzieciństwa. Z czasem coraz częściej pracował także jako osoba odpowiedzialna za historię filmu, i możecie go kojarzyć właśnie z tego, że jest autorem serii Despicable Me, ponieważ to na podstawie jego treatmentu został wyprodukowany ten film. Ta właśnie seria zarobiła na całym świecie ponad $1 miliard, dlatego chyba nikogo nie powinno dziwić, że po powrocie do Hiszpanii reżysera było stać na to, żeby założyć własne studio animacji. I nawet nie macie bladego pojęcia, jak bardzo z tego powodu się cieszę, ze względu na to, że Klaus w istocie jest animacją klasyczną 2D. Nie do końca, o czym też wam opowiem, ale jak zapewne pamiętacie, byłem wychowany w latach 90., więc ja uwielbiam animacje rysowane ręcznie. Bardzo lubię też animacje komputerowe, natomiast traktuję to jako zupełnie inny rodzaj sztuki i nie ukrywam, że dominacja ich na rynku sprawia, że tak po prostu po ludzku tęsknię za animacją 2D. I Klaus jest właśnie takim ciekawym przypadkiem, ponieważ jest to ręczna animacja, ale wykorzystująca również możliwości komputera. W o wiele większym i ciekawszym stopniu niż na przykład w większości filmów anime, gdzie mamy ręcznie rysowane postaci i tła wykonane komputerowo. Ręcznie rysowane postaci pokolorowano i wypełniono teksturami, takimi samymi jak elementy tła, dzięki czemu w momencie, w którym są zestawione razem, to wyglądają bardzo ładnie jak jednolita całość, w bardzo naturalny i ładny sposób się ze sobą komponując, bo jak pamiętacie, w wielu tradycyjnych animacjach tła były malowane farbami, natomiast wszystkie elementy, które były wykorzystywane przez bohaterów, tak jak i sami bohaterowie, byli wypełniani i kolorowani w inny sposób i w momencie, w którym łączyło się te dwie warstwy, po prostu od razu było widać różnicę, co będzie obiektem, który będzie używany w tej scenie, a co jest tylko elementem tła. Jestem pewien, że komputer był wykorzystywany w całej masie ujęć zawierających przede wszystkim ruch kamerowy, ale przede wszystkim to, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, to to, że jest w bardzo dużym stopniu odpowiedzialny za postprodukcję obrazu. A przede wszystkim na bardzo ładnie wykonany efekt komputerowego oświetlenia i cieni, które są tutaj bardzo dynamiczne, wyglądają niezwykle naturalnie, a też bohaterowie mają taki charakterystyczny błysk w oku, co też bardzo mi się podoba. Sam zresztą reżyser podkreśla, że bardzo zależało mu na tym, żeby przygotować taką animację 2D, jak jego zdaniem wyglądałaby, gdyby technologia cały czas się rozwijała i była wykorzystywana, a sam ten rodzaj animacji nie odszedłby na drugi plan, będąc wyparty przez 100% animację 3D. I moim zdaniem pod tym względem ten eksperyment jest bardzo udany, bo naprawdę Klaus wygląda przepięknie. I tutaj ciekawy patriotyczny akcent, który moim zdaniem dla wielu z nas powinien być inspirujący, ale przy tym filmie production designerami była dwójka Polaków, czyli Szymon Biernacki i Marcin Jakubowski, którym szczerze gratuluję i mam nadzieję, że jeśli kiedykolwiek Popcorn Nerd Podcast powstanie, to właśnie z takimi gośćmi będę miał okazję rozmawiać, żeby dowiedzieć się chociażby, w jaki sposób wyglądała ich artystyczna droga, która zaprowadziła ich do tak ciekawego projektu. Wiecie, bardzo lubię filmy animowane, a to właśnie ze względu na to, że poza tym, że bardzo często są to po prostu bardzo dobre filmy, to mamy tutaj do czynienia ze światami całkowicie wykreowanymi przez artystów. Tak jak w przypadku
przypadku filmów fantastycznych, science fiction czy horrorów, odbieram takie produkcje tak naprawdę na dwóch płaszczyznach. Pierwszym z nich jest historia i emocje, a na drugim doceniam wszystkie drobiazgi i wszystkie pomysły i całe to serce, które ktoś włożył, żeby ożywić ten świat. Właśnie bardzo podobało mi się to, że praktycznie każdy z bohaterów zaprojektowanych na ekranie widać, ile pracy w niego włożono na to, żeby miał unikalny charakter i ten charakter był widoczny na przykład w sposobie jego poruszania się, w jego pozach i dla osób, które interesują się character designem, jest to na pewno bardzo ciekawe studium przypadku. Bardzo lubię patrzeć na to, co się dzieje na przykład na drugim planie, albo na przykład podziwiać takie drobiazgi, jak chociażby pojawiające się na dosłownie 5 sekund postaci, które robią coś absurdalnego na tym ekranie, sprawiając, że ten świat wydaje się bardziej prawdziwy. Same te kolory i wypełnienia, o którym już wspominałem, są nie tylko estetyczne, ale interesujące same w sobie, bo mają taki element surowości, element takiego ręcznego wykonania. Nie wiem, czy widzieliście animację Trolls, którą ja osobiście uwielbiam, ale tam bohaterowie, mimo iż byli wygenerowani komputerowo, to ich tekstury wyglądały zupełnie tak, jakby były wykonane ręcznie z różnych materiałów. Film ma też bardzo fajne, nienachalne, naturalne poczucie humoru, które przede wszystkim opiera się na charakterze bohaterów i ich wzajemnych interakcjach, ale też na wizualnych gagach. Jednym z najfajniejszych zresztą wątków w całym filmie jest to, że całe miasto jest ze sobą skłócone, podzielone na dwa klany, które po prostu od niepamiętnych czasów ze sobą konkurują i to, w jaki sposób okazują sobie tę nienawiść w życiu codziennym, jest po prostu bardzo przezabawna, pokazywana przy pomocą bardzo prostych scenek, które osobiście mi się bardzo podobały. Tym bardziej, że sama historia jest wprawdzie bardzo prosta, pod żadnym względem nie jest odkrywcza, ze względu na to, że to jest motyw, który widzieliśmy już setki razy na ekranie, czyli bohater, który tak naprawdę ma bardzo egoistyczny cel, zaczyna robić coś dobrego, żeby ten egoistyczny cel osiągnąć, no ale z czasem coraz bardziej wkręca się w to, co robi. Nie ukrywam, jest to wątek, który ja osobiście uwielbiam i jeśli jest poprowadzony dobrze, to nawet jeśli widziałem ten schemat setki razy, to zupełnie mi to nie przeszkadza. Film trwa 90 minut, czyli tak naprawdę niewiele, ale dzięki temu ma bardzo dobre tempo, a tak jak wspomniałem, historia jest bardzo prosta, dlatego poszczególne elementy mają przestrzeń do tego, żeby odpowiednio wybrzmieć. Jesteśmy też dzięki temu zaangażowani emocjonalnie, a myślę, że ta prostota tej historii i to, że tylko najważniejsze rzeczy są na pierwszym planie, pozostałe elementy prowadzone są bardzo prosto i umownie, w takim stopniu, żeby odegrały po prostu swoją funkcję w historii, przy okazji będąc oczywiście gdzieś tam ciekawie opowiadane, ale bez jakichś szaleństw. To nie są skomplikowane rzeczy. Myślę, że dzięki temu też dzieci będą mogły spokojnie nadążać z opowiadaną historią i wszystko rozumieć. To, że postaci mają tyle charakteru i wydają się żywe na ekranie, to oczywiście też zasługa aktorów głosowych. Ja oglądałem film w oryginale i Jason Schwartzman po raz kolejny udowadnia, że świetnie czuje się w roli Dupków. J.K. Simmons ma w sobie mnóstwo ciepła i jest to kolejna fantastyczna rola tego aktora i bardzo podobała mi się też Rashida Jones w roli nauczycielki, która przerobiła szkołę na sklep rybny. Zresztą cały drugi plan jest bardzo fajnie zagrany, co komponuje się świetnie z bardzo ładną muzyką i dobrym sound designem. Jeśli miałbym mieć do Klausa jakieś dwa zastrzeżenia, to tak naprawdę to nie jest nic poważnego, bo jak najbardziej akceptuję to, co jest na ekranie i nic nie sprawiało, że byłem coraz mniej zaangażowany w trakcie oglądania, wręcz przeciwnie. Ale pierwszą rzeczą, której trochę mi brakowało, to relacji pomiędzy Jesperem a właśnie tytułowym Klausem, bo pierwszą rozmowę de facto, jaką ze sobą przeprowadzają przy pomocy słów, to dopiero miało miejsce w połowie filmu i do tego czasu, owszem, coś tam się między nimi działo, ale żałuję, że nie była pokazana ich relacja może w bardziej pogłębiony sposób, bo bardzo chętnie bym zobaczył, co bohaterowie i co ta interakcja, którą ze sobą mają, co wzajemnie im daje. I ten wątek moim zdaniem byłby fajny do eksplorowania. Postać Klausa ma bardzo prosty i fajny wątek, który moim zdaniem spokojnie też dałoby się jakoś tam uwypuklić i rozwinąć, bo bardzo chętnie zobaczyłbym też przemianę tego bohatera na ekranie. A drugą rzeczą, do której bym się przyczepił, to oczywiście niczego nie spoileruję, to jest to samo zakończenie i sam, powiedzmy, epilog tej historii. Moim zdaniem jak najbardziej okej, rozumiem, co twórcy chcieli tu osiągnąć i wierzę, że bardzo wielu osobom się to spodoba, tylko wydaje mi się, że ta historia jakby nie wymagała takiego pójścia o krok dalej i spokojnie by się broniła sama. Ale tak jak mówię, jest to drobiazg, który zupełnie mi nie przeszkadza. Podsumowując, Klaus jest bardzo fajną, prostą animacją zrealizowaną z sercem i osobiście mam nadzieję, że okaże się dla Netflixa ogromnym sukcesem, który zachęci go do tego, aby inwestować w inne filmy animowane 2D, co z kolei pozwoliłoby na może renesans tego rodzaju techniki animacji, ponieważ tak jak
jak wspomniałem, nie mam nic przeciwko filmom 3D, ale jednak mimo wszystko ręczna animacja ma odrobinę magii, której nie da się porównać z niczym innym. Jest to tym bardziej inspirujące, że przecież Klaus jest filmem de facto hiszpańskim i mam nadzieję, że wkrótce któreś z polskich studiów również może skusi się do tego, aby zrealizować równie ciekawy projekt, a w międzyczasie Klaus otrzymuje ode mnie duży popcorn! Dzięki serdecznie za oglądanie, zapraszam do subskrypcji kanału Popcorn Nerd. Ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa!